zapraszamy do zwiedzenia niesamowitego zamku na Spiszu na Słowacji. Największy w Europie zamek obronny, mimo że dziś jest częściowo odbudowany, robi ogromne wrażenie. Kiedyś właścicielami byli wielcy panowie, królowie. Dzisiaj prawdziwymi panami zamku są przesympatyczne susły. Bronią dostępu do swojej własności przed niepożądanymi intruzami. Spotkacie ich na dziedzińcu dolnym, gdzie pilnują armat, które zawsze są w pogotowiu do obrony. Kompleks zamkowy zajmuje powierzchnię 25 hektarów, więc obrońcy zamku mają pełne ręce roboty. Bronią zamku górnego, który jest najstarszą i najcenniejszą częścią tego niesamowitego obiektu. Znajduje się tu wieża romańska i mury z XVIII wieku. Są tu gotyckie i renesansowe budowle właścicieli i mieszkańców zamku. Znajduje się tu okrągła wieża z XIII wieku, cysterna, resztki wieży zamkowej z XI i XII wieku, gotycka kaplica z XV wieku i trzypiętrowy pałac romański. Niestety tych obiektów nie udało nam się zobaczyć, ponieważ aktualnie są w remoncie. Przy bramie głównej do zamku stoją samotne murowane słupy, które kiedyś były połączone belkami i stanowiły pierwszą linię obrony. Za nimi znajdowała się fosa i mur tworzący podzamcze. Przed okratowaną bramą kiedyś był most zwodzony. W środku dziedzińca były mieszkania załogi i spichlerze. Na dużym dziedzińcu obozowały wojska. Był barbakan, a w czasie wojny chronili się tu mieszkańcy okolicznych miejscowości. Był tu też magazyn broni, a w murach znajdowały się pomieszczenia gospodarcze. Na dziedzińcu środkowym znajdował się też pałac prepozytowy i młyn. Ogromny obszar zajmują mury zamku dolnego. Znajdują się tu armaty i różne pomieszczenia. Między innymi sala tortur. Uważajcie, żebyście nie podpadli aktualnym właścicielom, susłom, i żebyście za karę nie doświadczyli smaku średniowiecznych tortur. Wszak lepiej spacerować po pomostach wzdłuż murów i nawiedzać twierdze, z których rozpościerają się wspaniałe widoki, niż cierpieć katusze. Piękno i rozmiar tej budowli zachwyca. Możesz się tu przenieść w czasie i przeżyć niezapomniane chwile. Jest to tylko 66 km od przejścia granicznego w Muszynie. W pobliżu jest mnóstwo atrakcji, choćby spiska Kapituła, spiskie Podegrodzie, Zechera, Lewocza, spiska Nowa Wieś. Trasa jest bardzo malownicza. Wśród lasów, łąk, gór, malowniczych wioseczek i miast. Uważajcie na leśne zwierzęta. Nam drogę przebiegła przed zachodem słońca ogromna łania. Poznajcie ten piękny rejon, z którym nieodłącznie związana jest również polska historia. Zapraszamy! Trochę historii zamku. Na wysokości 634 metrów nad poziomem morza, na wielkiej kopie trawertynowej wznosi się zamek Spiski.
jest uważany za jeden z największych kompleksów zamkowych w Europie Środkowej. Ruiny zamku zostały wpisane w 1993 roku na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dzieje tego zamku są bardzo bogate. Skała, na której wznosi się zamek, była zasiedlona już w młodszej epoce kamiennej. Na przełomie naszej ery powstało tu potężne grodzisko ludu tzw. kultury puchowskiej. Archeologowie znaleźli tu ślady mieszkań chłopów, rzemieślników oraz obszerny obiekt kultu. Od dawna na tej wapiennej skale było centrum administracyjne Środkowego Spiszu. Wały otaczały cały zamek i przechodziły przez jego największy dziedziniec. Zamek, którego ruiny wznoszą się do dziś, został zbudowany w XI i XII wieku. Około 1230 roku została zbudowana obecna okrągła wieża, romański pałac i inne części górnego zamku. Najstarsza wzmianka pisemna o zamku pochodzi z 1120 roku. Na początku pełnił on funkcję twierdzy granicznej na północnej granicy wczesnofeudalnego państwa węgierskiego. Oparł się najazdowi tatarskiemu w pierwszej połowie XIII wieku. Środki na budowę zamku dał król Bela IV. W okolicy zamku miał miejsce niejeden bój. Zamek Spiski i inne twierdze znakomicie spisały się podczas najazdu Tatarów. Zamek stał się ośrodkiem królewskiej żupy. Zamieszkiwali w nim znani dostojnicy. Od 1275 roku panem na zamku był komes Roland, który zbuntował się przeciwko panującemu. Potem zamek należał do Elżbiety Kumańskiej, matki Władysława IV. O zamek toczyły się walki w pierwszej połowie XIV wieku. W 1443 roku zdobył go Jan Jiskra z Brandysa, walczący o prawa do korony Władysława Pogrobowca. Najpierw na zboczu pod zamkiem postawił małą umocnioną fortecę. Potem zlecił wybudować fortyfikację wielkiego dziedzińca. Zamek powoli zyskiwał obecny wygląd i rozmiary. Punktem zwrotnym był rok 1464. Wówczas to panujący podarował ten zamek królewski szlachcicom Imrichowi i Stefanowi Zapoliom. Ród ten władał aż 70 zamkami, ale zamek Spiski uznali za swój podstawowy zamek i na nim się osiedlili. Za ich panowania Spiski hrad został zmodernizowany i rozbudowany. Postawili nową kaplicę, podwyższyli i wzmocnili wieżę, w stylu gotyckim przebudowali romański pałac. Na zamku urodził się ostatni król węgierski przed Habsburgami, Jan Zapolia. Był ostatnim właścicielem zamku z rodu Zapolia. Zamek w 1528 roku został skonfiskowany przez Habsburgów. W 1531 roku zamek przeszedł w ręce Aleksandra Turzona. Ród ten wielu budynkom na zamku
nadał charakter renesansowy. Kolejnymi właścicielami zamku od 1636 roku do 1945 byli Sakyjowie. Ci ostatni mieszkali na zamku do końca XVII wieku. Od XVIII wieku Sakyjowie budowali wygodne kasztele w Chodkowcach, Bijaczowcach i Kluknawie i używali do nich wiele elementów budowlanych z zamku spiskiego. Na zamku pozostała jedynie jednostka wojskowa, która po pożarze w 1780 roku go opuściła. Po tych wydarzeniach zamek zaczął mocno podupadać. Pod zamkiem jest bezpłatny parking. Podczas wspinaczki do zamku możemy zachwycić się bajeczną dziką roślinnością i przepięknymi kwiatami. A po krótkim spacerze pod górkę, z której rozpościerają się wspaniałe widoki na okolicę, dotrzemy do murowanych słupów z dawnych umocnień i po przejściu przez bramę kupimy bilet do obiektu w cenie 8 euro dorosły, 6 euro senior. Wybierz się i podziwiaj to średniowieczne cudo techniki. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszam do oglądania kolejnych filmików i subskrybowania naszego kanału.